Dzień dobry serdecznie. Po tym jak wiele osób spodziewało się klęski z Holandią, udało się z nimi zremisować 2 do 2. Powiemy sobie o tym spotkaniu, kto zaskoczył na plus, kto na minus, co w ogóle tak naprawdę sądzę o wyniku tego meczu i o samym przebiegu spotkania, więc to będzie jedna część odcinka. Powiemy sobie o tym, że już jutro gramy z Belgią rewanż u siebie tym razem. I powiemy sobie, jakie są oczekiwania odnośnie tego i czemu ze szczęsnego robimy łamagę, może. Też na to pytanie postaram się odpowiedzieć, albo przynajmniej skłonić do refleksji. I oczywiście powiemy sobie o Maćku Rybusie, który zdecydował się zostać w Rosji, Grzegorzu Krzynowiak, który być może zostanie w Rosji, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, jakich wypowiedzi manager, agent piłkarski, piekarski udzielił ostatnio na meczykach, bo to jest po prostu, no to rozwala web. Zanim zaczniemy, komunikat od sponsora kanału BetClick Polska. Prowadzili zupełną nowość, tego jeszcze u nich nie było tak zwane misje. Zobaczcie, jak to wygląda. Na dole na zakładce dochodzi kolejna, właśnie, zakładka. Zamiast promocji są misje to są takie challenge. Dotyczące różnego rodzaju obstawiania, i klikamy Chcę wziąć udział. I na przykład w tym wypadku misja polega na tym, żeby postawić zamienioną 20 zł na mecz Polska-Belgia. I za to dostajemy 5 zł Freebetu od razu. Czy wejdzie, czy nie wejdzie, nie ma to znaczenia. Przypominam, Freebet działa w ten sposób, że możemy go od razu obstawiać i zgarniamy po kursie 2.14. Jeżeli postawimy, to to co wygramy od razu zgarniamy. Co postawimy? Postawię na Belgię. Postawię na nich, chociaż wiecie co, może postawię na remis, a postawię na remis e, powiedzmy 50 zł. I zaraz zobaczymy, czy dostanę freebeta z misji. Wracam na zakładkę. Misję, odbieram freebet, piątka. O, nawet bzyczy mi tyle, ile dostałem freebetów. I mam piątkę na freebety, i tak naprawdę. Mogę od razu to obstawić. Jeżeli postawię cokolwiek z kursem 2.14 i wygram, to od razu zgarniam. Francja, Chorwacja dzisiaj gra. Postawimy sobie jakiś szalony remis. Tylko po to, żebyście widzieli, że to działa. Tutaj na dole zmieniam, że free Obstaw. I tak to działa. Dodatkowy freebet możecie dostać rejestrując się z mojego linku 10 zł. Wtedy otrzymujecie wszystkie informacje macie w opisie. To oczywiście komunikat dla pełnoletnich widzów zainteresowanych w ogóle obstawieniem. Sprawdźcie te misje, bo one są krótkoterminowe. A my wracamy do odcinka. Ok, zacznijmy od meczu z Holandią. Zagraliśmy z Holandią 2 do 2. Tam, gdzie tak naprawdę Holendrzy od lat wszystkich, ze wszystkimi po prostu wygrywają u siebie. Non-stop, seria zwycięstw, i nagle wjeżdża Polska. O porażce 6 do 1 z Belgią, gdzie nastroje są fatalne i prowadzi 2 do 0. I prowadzi 2 do 0 i co prawda w 3 minuty te 2 do 0 postanawia rozdać i kończy się 2 do 2, ale ostatecznie kończy się 2 do 2. I to co jest dla mnie dość rozkoszne, to mimo wszystko zdecydowanie inne nastroje dotyczące komentowania samej gry Polaków. Tak jakbyśmy z Holandią zagrali Mistrzostwo Świata, z Belgią dramat totalny. Gdzie tymczasem wydaje mi się, że zagraliśmy lepiej to na pewno. Byliśmy bardziej szczelni, bardziej uważni. Zanim straciliśmy szybko dwie bramki powiedziałem, że kurczę, ci Holendrzy nie mają za bardzo sposobu, żeby się dostać. No i może przepraszam, że to powiedziałem, bo to może przeze mnie, ale ostatecznie jeżeli podsumujemy cały mecz tak na spokojnie, jak go sobie później obejrzałem, to Mimo wszystko niewykorzystany karny, Skorupski wybronię, broniący już w doliczonym czasie setę, wcześniej dobra interwencja Skorupskiego, Blind nie trafiający do pustej bramki. Więc jak sobie sposumujemy tę sytuację, dodamy do tego, że my tak naprawdę mieliśmy dwa strzały oddane, dwa celne do czasu drugiej bramki, one kończą się obie bramkami i nie chcę mówić, bo jak wiecie w futbolu bardzo nie lubię jak się mówi o szczęściu tak dalej. Ale jeżeli prześledzimy sobie i przeanalizujemy, to rzeczywiście parę paru elementów nadal było mocno niepokojących, ale z drugiej strony, czy ktoś oczekiwał, że my będziemy z Holandią grać piłkę pozycyjną i tak dalej? Nie. Cel był taki i ja byłbym nawet bardzo zadowolony, nawet pomimo tych sytuacji, które są niewykorzystane ze strony Holandii gdyby nie fakt, że no w 3 minuty daliśmy sobie wbić dwie bramki i jeżeli mamy i Krychowiaka i Góralskiego a pozwalamy Klasenowi wbiec w nasze pole karne kompletnie niekrytemu, to niedobrze niedobrze, że z taką drużyną tak łatwo potrafimy wyrwać sobie te, te, te dwa gole bo jednak, no mówię, na Mundialu to mogą być kluczowe sytuacje decydujące o być albo nie być i ta koncentracja musi być zdecydowanie większa, no po prostu, ale mimo wszystko to jest progres to jest na plus, to jest zmiana na plus to jest lepszy mecz, musimy pochwalić oczywiście Skorupskiego, to też jest wymowne że Drągowskiego chwalimy po meczu jak sześć bramek wpuścił, ale tam było za co go chwalić tutaj chwalimy Skorupskiego, bo no zwłaszcza, nie tylko za to ale zwłaszcza za te interwencje już z doliczonego czasu gry po główce, Depaja to coś pięknego, musimy pochwalić Kivior raz go Depaj tam niemiłosiernie wkręcił z boku, ale tak naprawdę to jest chyba jedyny raz, kiedy sobie możemy pomyśleć, że on tam został obiechany, a tak to naprawdę cały mecz na wysokim poziomie i dla mnie, gdzie nie śledziłem jego występów jakby ligowych, jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony. Oczywiście o Zielińskim warto wspomnieć, który też naprawdę starał się rozgrywać, być w grze Kaszy Zalewski. No to już zostało wszystko powiedziane. No nie wyszkoleni w Polsce, a widać, że mają tą taką mentalność, że jak dostaną piłkę, to ich pierwszym odruchem nie jest popatrzenie do tyłu, gdzie można odegrać i se nabić, że bezpiecznie, tylko właśnie głowa do góry i patrzenie do przodu, nie? I, i akcja jeden na jednego. To jest, coś, to jest coś, co nam jest w Polsce właśnie potrzebne. Myślę od fazy szkolenia, że po co kiwasz? Zastąpić właśnie. Próbujmy. No i mamy jeszcze Frankowskiego, który też. On już wcześniej w kadrze przecież pokazywał, że miał bardzo dobre wejście, ale teraz go trochę w tej kadrze nie widzieliśmy. No i mimo wszystko wchodzi w, w teraz i znowu pozytywne wrażenia. Więc tych pozytywnych wrażeń jest jak widzicie całkiem sporo. Jak to się przełoży na mecz Polska-Belgia? Sytuacja jest o tyle różna, że z Holandią, Holandia grała wypoczęta, w pierwszym garniturze widać, że im zależało na zwycięstwie i się nie udało jeszcze tam Van Hal płać, że o Jezus, czego oni się cieszyli? No mordo mieliście karnego setę w końcówce od lat wygrywacie z każdym i proste, że się cieszymy zwłaszcza po wpierdzielu 1-6, ale nieważne tam była pełna Holandia, wybrakowana Polska i tutaj z Belgią my wychodzimy najprawdopodobniej, bo to jeszcze nie są oficjalne rzeczy, chociaż konferencja jest o 12.30, więc może coś już będzie wiadomo, ale my wychodzimy w pierwszym garniturze na 99%, Belgia, sporo zawodników z pierwszego składu nieobecnych i to jest dla nas bardzo ważna wiadomość. Tylko odnośnie składu Polaków, ja mam takie pytanie, ja rozumiem, Drągowski się fajnie zaprezentował, Grabara się wcześniej też spoko zaprezentował, Skorupski, rewelacja i zawsze widzę w komentarzach o Jezu, Szczęsny to by wpuścił tyle, Szczęsny to to. Trochę nie rozumiem, dlaczego Naprawdę, tak szczerze nawet się zastanawiałem, dlaczego ze Szczęsnego próbuje się zrobić jakiegoś, jakąś łamagę. No chłop gra w Juventusie, od lat udowadnia, że swoją karierę zbudował na pewnej solidności. Nikt nie mówi, że to jest najlepszy bramkarz świata, ale on jest solidny. On, jak jest w formie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym bramkarzem. Gra w jednym z najlepszych klubów. No i właśnie nie bardzo rozumiem, czy to jest kwestia po prostu braku sympatii, bo on. Zwłaszcza kiedyś. No teraz nie, ale kiedyś wejście, no tu śmieszki, jakaś taka nadmierna pewność siebie, no specjalnie się tego nie lubi. Jeżeli to o to chodzi, no to jakoś jestem w stanie to zrozumieć, ale to nadal nie zmienia faktu, że. No ja nie wiem, jak szczęsna ma, ma stanąć w bramce, to ja się nie czuję jakoś niespokojny. W ogóle nie ja się czuję, Ja się czuję spokojny, wiedząc, że jest szczęsne, jak coś mu się stanie, to jest skorupski, Drągowski, czy właśnie Grabara, i tak dalej. I ja tak na to patrzę. Naprawdę nie wiem, skąd ta niechęć sportowa mówię. Nie chodzi mi o niechęć, bo można lubić kogoś nie lubić pod kątem tego, co, co mówi jak mówi, ale skąd ta niechęć czysto sportowa, że on to by sobie na pewno nie poradził z tymi piłkami czy coś. Nie kumam tego, nie kumam tego, bo nie wydaje mi się, żeby on dał na bazie tych wszystkich swoich występów powody, żebyśmy tak uważali. Jeżeli rzuciłem teraz przepotężną klątwę na Wojtka Szczęsnego, to przepraszam okaże się jutro. Zapraszamy, zresztą oglądamy ten mecz na kanale BetKlik Polska. Będzie Michał Pol, Maciek Zwykły, kibic ja i będzie United. Także w czwórkę oglądamy. Wpadajcie. I moje przewidywania wierzę i trzymam za to bardzo mocno kciuki, że my jutro nie przegramy. Chciałbym, żebyśmy wygrali. Chciałbym, żebyśmy grając w pierwszym garniturze. Ja wiem, że dla wielu to może brzmieć, brzmieć kuriozalnie, bo przed chwilą Belgia dała nam totalne lanie. I teraz nagle po kilku dniach oczekiwać zwycięstwa. Ja nie mówię, że oczekuję. Wierzę po prostu, że przy dobrych wiatrach jesteśmy naprawdę w stanie wygrać. Na kuponie pewnie to się jak zawsze postawię właśnie w drugą stronę na Belgię, bo no coś za coś jak też jest dość przyjemny, ale mówię, remis jakiś może tutaj wpadnie. Najważniejsze to chciałbym zobaczyć, że po tym meczu z Holandią jest kolejny krok do przodu wykonany, i jak mamy całą jedenastkę pierwszą, to jesteśmy jeszcze lepiej w stanie się zaprezentować, zwłaszcza na tle osłabionej Belgii. To jest moje oczekiwanie. Wynik, zobaczymy jak wyjdzie, ale to jest moje oczekiwanie. Wrażenia, no nie chcę powiedzieć artystyczne, ale tego jak gra się układa, jak, jakim schematem gramy jak zawodnicy pracują. To jest dla mnie kluczowe. No i przejdźmy do tematu, na który czekacie, czyli reklama Piłkarski Ekspert Quiz, nasza gra towarzyska przeznaczona dla fanów piłki nożnej. Największe kluby w XXI wieku, wszystkie re, największe reprezentacje, pozycje, nielimitowana z, e, ilość pytań. Bardzo raz jeszcze dziękuję Wam za wszystkie, za wszystkie zyklucje. Przypominam o tym regularnie, bo to regularnie się po prostu sprzedaje i dzięki temu niedługo kolejna planszóweczka Wyjdzie, ale tak naprawdę to nie jest temat. Przejście do tematu, to jest przejście do tematu Macie rybusa. Najpierw zacznijmy pokrótce. Maciek Rybus podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa, czyli no nie spieszy mu się odchodzić z, z Rosji i nawet ja tego specjalnie nie komentowałem, każdy tam decyduje za siebie. Zgadzam się jednak z, ta, z tą tezą, że nie powinien grać w reprezentacji Polski, i to jest mój pogląd, do którego mam prawo. Jeżeli ktoś nie czuje się z tym dobrze, no to. Powiem tak, przenieśmy trochę realia. Jest druga wojna światowa i powiedzmy, że jeszcze, jeszcze się nie włączyli do konfliktu. Dobra, to jest mega kuriozalny przykład, ale jeszcze przed włączeniem się Stanów do konfliktu jakiś piłkarz ze Stanów... Dobra, nie, dobra, to jest aż tak już popieprzone, że nie jestem w stanie. Ale mam nadzieję, że rozumiecie główną myśl. To jest kraj, który napadł na, na drugi kraj i dokonuje tam terroru i rzezi. I jeżeli... Polak ma swoim, swoją obecnością tam w jakikolwiek sposób to normalizować, że no ale dobra, to sport to jest coś innego, to ja nie chcę po prostu, żeby on reprezentował kraj. I to jest tylko o to. Nic do niego nie mam, to jest jego decyzja. Niech robi, co chce, ale uważam, że nie powinien reprezentować kraju. Jeżeli Grzegorz Krychowiak, znowu, bo zaraz się mówi o tym, że wraca do Krasnotaru, bo tam ogromne pieniądze. Też dzisiaj Mateusz Borek mówił o tym, że no, nikt mu nie da takich pieniędzy w tym wieku gdzie indziej, i tak dalej. Jeżeli to jest ten argument, mega szanuję, że stamtąd się wyrwał, poszedł do tej Grecji, ale też nie może być tak, że nagle powiemy krychowiak, dobra, to ty chodź graj, bo ty tam na chwilę odszedłeś. No teraz już zostajesz, no bo nikt ci tyle nie da pieniędzy gdzie indziej. No nie może. Albo patrzymy na to sprawiedliwie, albo nie. Ja na przykład uważam, piłkarz, który będzie kontynuował swoją karierę w Rosji, nie obchodzi mnie, czy to jest rybus, Szymański. Czy Lewandowski jakby poszedł tam oczywiście kuriozalny przykład. Uważam, że nie powinien grać w reprezentacji Polski. To jest moja opinia. Co oni sobie tam decydują, to jest ich sprawa. Tylko nie mówcie mi takich pierdół, jak wychodzi na meczyki.pl na, na rozmowę agent Mariusz Piekarski, i uwaga, będę leciał cytatami, które spisałem, aż sobie pospisywałem. Maciej krzywdy nikomu nie robi. Zgadza się? Aczkolwiek to jest. Wiecie, no podchodzenie do tematu, oj tam, oj tam, no nic się nie dzieje, o właśnie świat się nie kończy na piłce, to jest tylko piłka nożna. Właśnie to jest to, że to jest takie zostawianie. Słuchajcie, no tam można normalnie żyć, tam są normalni ludzie, oni tam mogą grać sobie w piłkę, nic złego się nie dzieje, ale to jest dawanie legitymacji takiej Rosji, że tam jest normalne życie, tam jest fajnie, tam można działać, a wojna to jest inna sprawa, to jest inna sprawa. Waga, to jest hit, wjechał w coś takiego. Mamy taki czas, że bałby się o rodzinę. Nie wiadomo, co by się wydarzyło. Sugerował, że, wiesz, jak on wyjedzie gdzieś na. Mer a co zostanie sama Rosjanka z dziećmi? Powiedział, ktoś usłyszy język rosyjski i nie wiadomo, jak zareaguje. o mordo, powiem ci, że to sporo języka rosyjskiego słychać, bo Ukraińców trochę tutaj jest. Raczej nikt w mordę nikomu nie daje, tylko dlatego, że ktoś mówi po rosyjsku. Nie wydaje mi się też, że Rosjanie, którzy w Polsce mieszkają, są bici, gnębieni prześladowani i boją się wyjść z domów. Jest to tak kuriozalny przykład, a jeszcze mówienie o przykładzie prezydenta Gdańska, który jeszcze wchodził z uśmiechem na scenę, a już z tej sceny nie strzedł, bo ktoś tam namieszał komuś w głowach, jest tak oderwany od rzeczywistości. Jakakolwiek sugestia, że rybusa ktoś miałby albo bo jego rodzinę zabić. Ale właśnie, ale dlaczego? Właśnie to jest jeszcze bardziej nierozumiem. No przecież, jakby przyjechał tutaj, to znaczy, że mówi, dobra, nie chcę grać w Rosji, więc wracam tutaj. To za co miałby być prześladowany? Niech mi to ktoś wytłumaczy, bo nie jestem w stanie tego zrozumieć. Myślę, że Piekarski też nie jest w stanie tego zrozumieć. Chcę tak, po prostu płynął i gadał z tym. Przypomnijmy też, no dzisiaj na Weszło pojawił się dobry artykuł przekazujący przekrój wypowiedzi Piekarskiego dotyczących Rosji. Tego jak to jest wspaniale, że to są super ludzie, jakie tam dobre pieniądze, i tak dalej. To też wiele mówi i warto że mieć ten obraz, żeby zrozumieć jeszcze kontekst tego. Nie budujmy komuś życia, czyli jego sprawa. Ja się z tym akurat zgadzam, to jest jego sprawa i ja mu życia budował, nie będę, ale nie chcę go widzieć w reprezentacji Polski mam do tego prawo. Jest wojna, ale też nie przesadzajmy. Nie opowiedział się za stroną, tylko chce spokoju dla rodziny. Wiecie, no, mówię, wojna, wojną, ale tutaj to tylko piłeczkę grają, to się nic nie, nie dzieje, nie? O, i tak, tak się oburzył, ale to nie jest tak, że Rosjanie nie są poważani na świecie, wyobcowani, odrzuceni. Jak są traktowani Rosjanie, wiesz? Już taka sugestia, no zresztą sam fakt, że cytaty z Piekarskiego latały już w rosyjskich mediach, przedrukowywane, wykorzystane, propagandowe są, są jasne, no ale dziwić się, jak tutaj jest aż taki zarzut, że świat wyizolował Rosjan. Jak ich traktuje, że są odrzuceni? Lepiej jakby ten temat powoli zamykać, wygaszać, to mi się podobało, nie? To już wygaszajmy ten temat, zamknijmy. I teraz tak, dwie rzeczy. Myślę, że te opinie dotyczące tego wywiadu są jasne w odbiorze. To jak się wypowiada większość opinii publicznej jest jasna. Jest są to wypowiedzi brutalne, dlatego że tak debilnych wypowiedzi ciężko było oczekiwać. Ale wśród znajomych, na przykład Przypuszczam, że Mateusz Borek jest znajomym pana Mariusza Piekarskiego i podsumował, podsumował tak te jego wysrywy intelektualne, bo ja bym to tak nazwał. Mariusz w takiej frazie publicystycznej poszedł za daleko w tej swojej argumentacji, chciał bronić swojego zawodnika i dlatego w taki sposób wytłumaczył tę decyzję. Piekarski nie pierdolił głupot za przeproszeniem. On w takiej frazie publicystycznej poszedł za daleko w swojej argumentacji, ale to tylko dlatego, że chciał bronić klienta. Nie, wyszedł. I chciał narobić ludziom do głów, myśląc, że są takimi idiotami, że te że te tłumaczenia, i miał rację w niektórych przypadkach, bo ja już widzę dzisiaj na, na Facebooku czy na Twitterze w komentarzach, niektórzy powielają, no jak on miał gdzieś pojechać na zachód, jak jego żona byłaby prześladowana, więc tak, jest część osób, która nie, nie bardzo jest w stanie połączyć kropki, a inna część może zrozumie to, że a, to, to była fraza publicystyczna, argumentacja, po prostu chciał bronić klienta, nie, nazywajmy rzeczy po imieniu, to było obrzydliwe, żenujące wystąpienie, lepiej jakby nie miało miejsca, albo jakby wyszedł i powiedział, słuchajcie, no Miał ostatni kontrakt, wybrał pieniądze, żyćko, nie? I wtedy myślę, powiedziałby prawdę, bo rzeczywiście taka jest sytuacja, a tu pieprzenie jakiś, no nie, no sami rozumiecie. A jaka jest prawdziwa intencja Rybusa? To świadczy taki tak zwany lajczek na Twitterku. Jakaś pani napisała gra, odnośnie tego, że pozostał w Rosji. Gratulacje za bycie sobą, nieżałosnym populistą. A płaczki w internetach Niech sobie najpierw ułożą życie i karierę. I Maciej Rybus to polajkował. Czyli on po prostu jest sobą, a nie żałosnym populistą. Dał temu okejkę, a wy ułożcie sobie życie i karierę. Zostawił pod tym lajka like jego oficjalny profil na Twitterze, moi drodzy. I jeżeli sam Maciej Rybus się nie wypowiada, no to myślę, że polubienie takiego komentarza jest dla nas wszystkich wymowne. Także, mówię, dla mnie sprawa jest prosta. Powiedziałem już zresztą co sądzę o występach takich zawodników polskiej reprezentacji. Zdania nie zmieniam, a tym bardziej, jak widzę, właśnie co lajkują, jak wypowiadają się jego agenci. Nie ma co do tego dwóch zdań, jeżeli o mnie chodzi. Ale dawajcie znać, jaka jest Wasza opinia, jak Wam się podobał mecz z Holandią. Koniecznie dajcie znać, jak typujecie mecz z Belgią. Jestem bardzo ciekawy, właśnie tych nastrojów, jak bardzo się zmieniły po meczu z Belgią pierwszym, po meczu z Holandią. Jestem mega ciekawy, co Powiecie. I przypominam też o misjach BetClicka, Wszystkim pełnoletnim zainteresowanym. Widzimy się jutro na meczu na kanale BetKlik Polska. Dzięki za dzisiaj i widzimy się też w komentarzach. Pa pa.